RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Dzień dobry Państwu. W studiu gość Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam Panią redaktor. Prezydent Andrzej Duda z rodziną odwiedził groby przodków, spotkał się z Panem Burmistrzem, o czym zrobiło się głośno. Niezależnie od tego, czy było to planowane, czy długie spotkanie, wszyscy wkoło szeptają, że takie spotkanie było i zastanawiają się, co z tego może wyniknąć. No właśnie, zawsze zastanawiamy się, co z każdego spotkania ma wyniknąć, a czasem po prostu są potrzebne spotkania dla samego spotkania. Oczywiście dla nas to jest wielki zaszczyt, że pan prezydent te swoje związki ze Starym Sączem podtrzymuje, pielęgnuje. Zresztą to jest też jeszcze kolejny dowód, że te związki są takie rzeczywiście bardzo mocne. Kolejny raz zresztą co roku odwiedza groby swoich dziadków, odwiedza swoją rodzinę w Starym Sączu. Dla nas jest to powód do dumy, a że przy okazji jest również okazja do spotkania z głową państwa, choćby nawet krótkiego, to również trudno z takiej okazji nie skorzystać. Ale chyba nie tylko o pogodzie panowie rozmawiali. No nie tylko o pogodzie, ale no powiem tak, że to była taka rozmowa, dotyczyła spraw, powiem, że starosądeckich rzeczywiście. Akurat panu prezydentowi takie dwa tematy starosądeckie przedstawiłem. Oczywiście informując bardziej, a jeżeli pan prezydent będzie chciał w jaki sposób to wesprzeć, w co zresztą nie wątpię, to po prostu myślę, że będzie o tym i tak w swoim czasie głośno. Zdaje pan sobie sprawę z tego, że muszę drążyć temat i muszę to pytanie zadać. Co to za dwa tematy? No ale ja nie powiem, nie. Także tym razem myślę, że w swoim czasie wszyscy będą wiedzieli, zwłaszcza jeden temat jest takim tematem bardzo, bardzo istotnym, prestiżowym, powiem tak, że prestiżowym. Ciekawa tylko jestem, czy będzie to... I bezpośrednio związany właśnie, to będzie... I będzie tam występował pan prezydent w roli głównej i Stary Sącz w drugiej roli głównej, ale to jeszcze, na to myślę, że jeszcze musimy kilka miesięcy poczekać. To już można domniemywać. Ciekawa jestem, czy któryś z tych tematów pojawi się w naszej rozmowie. Ale jeszcze na chwileczkę przy panu prezydencie chciałabym zostać, bo jak wiadomo, w piątek odwiedził siostry Klaryski, a wieczorem wykorzystał trochę czasu na to, żeby trochę pobiegać na jogging. Tam też oczywiście udało się niektórym zrobić zdjęcia prezydentowi. Rzecz w tym, że ja sobie, panie burmistrzu, pomyślałam, że trochę mieliśmy szczęścia, mieszkańcy regionu, a może trochę pecha, bo akurat wtedy dość dużo wiatru było i pewnie powietrze nadawało się do oddychania. A gdyby to powietrze było takie jak ostatnimi czasy, to może prezydent, pooddychawszy trochę smogiem także starosądeckim, zrobiłby coś ważnego i wielkiego dla mieszkańców regionu, dla mieszkańców Polski, gdzie w poszczególnych miastach Polacy się duszą. Znaczy ja myślę, że w pierwszym rzędzie tutaj nie obciążajmy wszystkim pana prezydenta, bo tak naprawdę najwięcej do zrobienia tutaj mamy my sami, mieszkańcy. Niemniej on może lobbować, aby nam to bardzo pomogło. No i niewątpliwie tak, natomiast myślę, że tutaj dotknęła pani redaktor bardzo poważnego tematu, bardzo poważnego problemu, o którym od kilku lat rozmawiamy. Ten problem nie jest nowy, bo on jest stary, na pewno bardzo stary, natomiast coraz więcej o nim mówimy i bardzo dobrze, bo to daje szansę, że problem będziemy poprawiać. Chodzi po prostu o to, jak palimy, czym palimy i tak naprawdę tutaj walkę ze smogiem musimy zacząć od własnego pieca, od własnego gospodarstwa. Rycerskie wiatry nie pomogą. Pomagają, ale są chwile, gdy ta pomoc jest słabsza i wtedy widać w całej okazałości, że nawet w Starym Sączu, o którym może jest ciszej, bo nie mamy takich czujników, nie jesteśmy tak powiedzmy sobie głośni, że jak Nowy Sącz, ale ta sytuacja wcale w takich momentach nie jest lepsza. I jak Stary Sącz chce z tym walczyć? Cały czas w jaki sposób walczymy. Ja powiem także, że wszystkie obiekty publiczne już wyposażyliśmy w ogrzewanie gazowe. Wspieramy mieszkańców w wymianie źródeł z węglowych na gazowe. W tej chwili w najbliższy poniedziałek odbiorę umowę z Urzędem Marszałkowskim na dotacje, na wymianę pieców, więc lada chwila rozpoczną się te wymiany dla gospodarstw. Cały czas zdaję sobie sprawę, że jest to mimo wszystko kropla w morzu potrzeb. To będzie jakiś taki proces, który będzie następował. Chcemy tutaj mieszkańców w tym wspierać, ale też no, to, co najważniejsze, to
ta postawa mieszkańców samych naprawdę trzeba zacząć od tego, żeby każdy sam zrobił rachunek sumienia, co do pieca wrzuca. I nim zacznie mówić o ekonomii, o tym, że inne ogrzewanie niż węglem jest drogie, to trzeba sprawdzić, czy na pewno nie pali się śmieci. Bo te robią największe szkody. Dokładnie. Największe szkody, największe spustoszenie robią śmieci, bo przecież węglem tutaj opalają mieszkańcy od dawna i ten problem oczywiście był, no ale tych jednak plastików, tego benzoalfapirenu nie było tyle w powietrzu, co się dzieje dzisiaj. Przypomnę, że dzisiaj każdy może w ramach opłaty, nie chcę powiedzieć za darmo, ale w ramach opłaty stałej, czyli niezależnie od tego, ile oddaje tych odpadów, wszystkie odpady oddać, więc nie ma potrzeby utylizować, nie ma potrzeby tych odpadów w jaki sposób zagospodarowywać w własnym zakresie, a ich pożytek ten energetyczny naprawdę jest iluzoryczny, bo po prostu jeżeli to, co uzyskamy na tym cieple, to wydamy na pewno w aptece na lekarstwa, nie ulega wątpliwości. I wszyscy nasi sąsiedzi. Przy okazji. W Przesietnicy miałoby dojść do przebudowy skrzyżowania tam na przejściu kolejowym. Na jakim etapie w tym momencie są, no nie tyle prace, bo do tych jeszcze pewnie trochę zostało, ale w ogóle pomysły na te zmiany. Nie, to znaczy tam rzeczywiście nad tym pracujemy. W tej chwili nawet jest przygotowywany projekt przebudowy tego skrzyżowania. Natomiast prawdopodobnie będzie to połączone w ogóle z przebudową drogi krajowej na odcinku Barcic. Tam Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czyli administrator tej drogi, przygotowuje taką gruntowną przebudowę, która między innymi ma również zająć się tym najbardziej niebezpiecznym miejscem w Barcicach, jakim są te zakręty na drodze do Rytra. Jest szansa, że zostaną one, mówiąc tak prostym językiem, wyprostowane, czyli zmieniony profil tej drogi. Przy tej okazji również miałoby się odbyć przebudowa tego skrzyżowania, które rzeczywiście jest bardzo takim niebezpiecznym miejscem. Od wielu lat tutaj zabiegamy o to, żeby odbudować i w tej chwili wydaje się, że jest taki bardzo taka perspektywa 2-3 lat, kiedy to będzie przebudowane, że wreszcie tą perspektywę widzimy. Zostańmy jeszcze na chwileczkę w Barcicach. Tam rzeczywiście to ten przejazd przez miejscowość, szczególnie w stronę Rytra, jest utrudniony tymi OS-ami, ale z drugiej strony, wjeżdżając od Rytra, kierowcy muszą zwolnić, bo nie ma innego wyjścia. A to z kolei przekłada się na bezpieczeństwo w samych Barcicach. Proszę teraz, panie burmistrzu, założyć słuchawki. Proszę posłuchać, co mieszkańcy tej miejscowości mówią na temat bezpieczeństwa, dlatego że poskarżyli się nam ostatnio. No jest duży, bardzo duży ruch, trzeba dobrze uważać, bo kierowcy jeżdżą rozpędzeni. No światła, jedynie światła na żądanie są najlepsze. Wysepkę nam zrobili, ale to też jest niebezpieczne, gdyż auta z woli nie patrząc wyjeżdżają na pasy i nieraz mnie osobiście, starszą osobę by przejechało, a co dopiero takie dziecko, które uważa, że bezpiecznie może przejść. Bo mieszkańcy głównie martwią się o dzieci, o to, że tam obok jest szkoła i że ta wysepka niewystarczająca jest, jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa. To znaczy, no tutaj na pewno mamy do czynienia z takim miejscem, gdzie z jednej strony jest dobrze widoczne, dobrze w terenie zabudowanym, gdzie są ograniczenia prędkości. Ruch potwierdzam, że jest rzeczywiście bardzo duży. Jest to droga krajowa biegnąca w stronę granicy państwa i na to, że ruch się będzie zmniejszał, nie ma co liczyć. No zastanawiam się, czy światła są najlepszym rozwiązaniem. To oczywiście no, też jest sprawa do rozważenia. Myślę, że ten temat, nie ukrywam, że pierwszy raz słyszę ten postulat. Pana jeszcze jeżeli o światła nie, natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, oczywiście tak, no ta wysepka jest też bardzo nowym rozwiązaniem, bo w zeszłym roku Generalna Dyrekcja tą wysepkę zamontowała. Rodzice martwią się dlatego, że właśnie dzieciaki mają duże poczucie bezpieczeństwa, ponieważ wysepka jest i być może niewystarczająco mocno rozglądają się na lewo i prawo, a kierowcy, to tu dużo mówić, nie zawsze pilnują tego, żeby jechać z odpowiednią szybkością. No pierwsza rzecz, którą po prostu myślę, na pewno poproszę policję, żeby temu miejscu się dokładniej przyjrzała. Również do mieszkańców mogę powiedzieć, że takim elementem jest promowana przez policję mapa zagrożenia miejscowego w internecie, gdzie odpowiednio klikając, stwierdzając to zagrożenie, mogło spowodować, żeby tam były częstsze patrole policji, które na pewno wpłyną studząco na kierowców, którzy trochę są na bakier z przepisami. No i musimy wszystkie takie sposoby poprawiania bezpieczeństwa o tym wypróbować. Natomiast no, oczywiście, no, będziemy również rozmawiali, natomiast no, trudno mi powiedzieć, czy administrator drogi uzna za celowe akurat światła, czy to będzie najlepsze rozwiązanie, które mogłoby w tym miejscu zafunkcjonować. Barcice kojarzą mi się jeszcze z jednym z rekordem czytelnictwa, a skoro przy tym jesteśmy, to może o Centrum Kultury i Bibliotek, do którego budowy się przymierzacie, porozmawiajmy.
No tak, jeżeli chodzi o Barcicę, no to to, że jest taka promotorem czytelnictwa, w ogóle, że biblioteka, która została tam kilka lat temu przebudowana, rozbudowana, rzeczywiście tętni życiem i jest takim centrum, miejscowym centrum kultury, to świadczy również fakt, że tak wielkim poparciem, w budżecie obywatelskim Starego Sącza znalazł się projekt. Drugie miejsce. Tego. Drugie miejsce, bardzo wysoka pozycja i właśnie to wszystko tam się toczy dookoła biblioteki. Kompleksowe, wejdę panu w słowo, bo być może nie wszyscy wiedzą, kompleksowe doposażenie budynku biblioteki w Barcicy. Projekt infrastrukturalny 60 tysięcy złotych, barciczanie razem. No wysoko. Więc to bardzo cieszy, że środowisko lokalne o bibliotece myśli w taki sposób, taki bardzo taki ciepły i angażuje się wokół biblioteki, więc to jest taki pierwszy wielki naprawdę sukces, ale idąc tak za ciosem, no my po prostu pokazujemy, że nie tylko w Barcicach, ale również w innych miejscach te biblioteki cieszą się takim taką popularnością, bo również świetnie funkcjonuje nowo otwarta, znaczy ta nowo wybudowana, bo otwarta tam zawsze była, tylko filia biblioteki w Gołkowicach. W tej chwili mamy również przygotowany już taki projekt, plany na tę bibliotekę w Przysietnicy, no, ale w tej chwili tak najbardziej skupiamy uwagę na kończącej się właśnie rozbudowie budynku w Starym Sączu przy ulicy Mickiewicza i w lutym, już mogę zapowiedzieć, końcówka lutego albo początek marca, bo to jeszcze dni są do ustalenia, nastąpi uroczyste otwarcie i oddanie do użytkowania tej właśnie biblioteki w Starym Sączu i to będzie naprawdę obiekt przepiękny. Macie pieniądze na to, żeby od powiatu odkupić Dom Kultury? No gdzieś będziemy szukać, prawda? Skoro tak się po prostu musi dziać, że w ten sposób będziemy się z powiatem rozliczać, to tych pieniędzy będziemy szukać. No nie ukrywam, że jest to rzeczywiście budynek w centrum miasta. Gdyby się znalazł na niego inwestor taki, to dwa przetargi były, więc tutaj jakby nie wyrywaliśmy się do kupna tego budynku, gdyby był tam rzeczywiście jakiś inwestor, który zapewniłby, że w krótkim czasie ten budynek zacznie żyć, a nie będzie straszył jako pustostan i niszczał dalej. To pewnie byśmy tacy bardzo skłonni nie byli, ale no, tak to właśnie jest, że czasem się kreuje pomysły i szuka dla nich miejsca, a czasem po prostu pewne miejsca inspirują do tego, żeby wykreować pewne pomysły i ten pomysł, który mamy, czyli dzienny dom opieki senioralnej, wydaje się, że jest takim bardzo pożądanym miejscem, a lokalizacja właśnie w centrum Starego Sącza. Pan, gdyby nie to, że wcześniej wspomnieliśmy o tych wszystkich miejscach, gdzie będą biblioteki, gdzie młodzi ludzie będą mogli odbić się od wysokiej kultury, to trochę bym się zmartwiła, że Młodzieżowy Dom Kultury zmienia się w Dom Opieki Senioralnej i to nie przez wzgląd na to oczywiście, że seniorzy nie mają co z sobą zrobić, tylko że to społeczeństwo tak szybko się starzeje, ale na szczęście o młodych ludziach myślicie też. A taki Dom Opieki Senioralnej z pewnością się przyda. Ile może kosztować? Już w ogóle porozumieliście się ze starostwem? Ile trzeba będzie zapłacić? Tam w grę wchodziło około pół miliona. To znaczy, kiedyś tam było 550 tysięcy, to była cena wyławcza ze starostwa, natomiast my oczywiście wyraziliśmy chęć nabycia z bonifikatą. My generalnie na to jesteśmy w stanie wyasygnować. Jeszcze tego nie mamy w budżecie, ale tak mniej więcej, jak policzyliśmy, około 400 tysięcy złotych, plus oczywiście musimy mieć na remont, więc jeżeli Rada Powiatu udzieli takie bonifikaty, bo to jest kwestia kompetencji portu Rady, no to jesteśmy, myślę, że sfinalizujemy, będzie to, myślę, że z obopólną korzyścią, ponieważ powiat będzie miał poczucie, że jednak oddaje budynek na dalej, na potrzeby społeczeństwa, na potrzeby wspólne, na my natomiast po prostu coś tam jeszcze zaoszczędzimy pieniędzy, żeby... Ładnie pan to nazwał, powiat oddaje budynek. Oddaje, no za ciężkie pieniądze, ale jednak no, będzie dalej służył otwarty, w sposób otwarty mieszkańcom Starego Sącza, tak jak było. To jest bardzo ciekawy budynek, on ma historię. Między innymi w latach 40. tam mieściła się siedziba gminy. Także to jest budynek bardzo starosądecki, bardzo miejski, a tylko pewne zawirowania z reformami administracyjnymi sprawiły, że on dzisiaj jest po prostu własnością powiatu. Więc za chwilę rzeczywiście będzie mógł wrócić w struktury miejskie i cieszyć seniorów i nie tylko rodziny ze Starego Sącza. Czasu już nam zaczyna brakować, a jeszcze panie burmistrzu, koniecznie o ten spacer wśród drzew chciałam zapytać. Pewnie interesował się pan tym, co działo się u naszych południowych sąsiadów. Potężne kolejki, godziny stania w korkach, żeby w ogóle dojechać i zobaczyć świat z perspektywy koron drzew. Wyprzedzili was troszeczkę.
No wyprzedzili nas z realizacją, z pomysłem nie wiem, ponieważ rzeczywiście no tak to czasem w administracji jest, że i w środkach unijnych, że po prostu na realizację pewnych pomysłów trzeba czekać. Natomiast no, zaznaczę tyle, że nasz pomysł jest troszeczkę inny, mimo wszystko jednak, każde miejsce jest inne. Co innego będzie widać, bo to nie tylko chodzi o koronę drzewa, ale również tego, co widać jak się winie się powyżej tych koron drzew, więc ja tylko jestem spokojny, że ten pomysł, który wtedy, gdy go przedstawiliśmy, wydawał się tutaj, przynajmniej jak niektórzy, bardzo taki zaskakujący, że jednak jest pomysłem ciekawym, pomysłem, który turystów przyciągnie i myślę, że będzie taką wisienką na torcie tego, co już w przyszłym roku zaczynamy robić na Miejskiej Górze, to znaczy ścieżki biegowo-rowerowe, cała trasa dojścia do Miejskiej Góry, natomiast kolejnym etapem będzie właśnie ten ścieżka w koronach drzew oraz taka trasa edukacyjna, trasa przyrodnicza, też bardzo interesująca. Ja myślę, że turystów spokojnie wystarczy i na Słowację, i do Krynicy, bo tam również coś takiego powstaje. Tak, troszeczkę, ale też troszeczkę innego, jak również do Starego Sącza, gdzie to będzie troszeczkę po prostu jednak takie nasze. Obiecuję, że inwestycje w 2018 roku jeszcze będę dopytywać przy naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj nasz czas dobiegł końca. Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDM.